Wakacyjne spotkanie pod chmurką. Kolejna podróż dookoła świata. Posłuchajcie. W pogoni za strusiem. Bolek, gdzie on się podział? Bolek. Dzieci usłyszały głos pani Jagody Poziomki. Po chwili sąsiadka przechyliła się przez płot i rozejrzała się po ogrodzie. Nie widzieliście Bolka? Zapytała. Nie, odpowiedziała Kasia. A kto to taki? Struś. Przyjaciel poprosił mnie, żebym się nim zaopiekowała, bo musiał wyjechać. Wypuściłam go do ogrodu i gdzieś przepadł. Bolek, jeśli go zobaczycie, koniecznie dajcie mi znać. Poznacie go, bo ma czerwoną kokardkę na nodze i lubi herbatniki, powiedziała pani Jagoda i ruszyła dalej na poszukiwania. Ciekawe, gdzie ten struś mógł się podziać, zastanowił się głośno Olek. Może wrócił do Australii? Wpadł na pomysł Jacek. Musimy tam pojechać. Cała czwórka zamknęła oczy, gdy je otworzyli. Zobaczcie, krzyknęła Basia, tam jest struś. Ciekawe, czy to Bolek, zastanowiła się Kasia. Na pewno. Ma czerwoną kokardę na nodze, pokazał Jacek. Gońmy go. Ale okazało się, że struś jest bardzo szybki. Po godzinie zmęczone dzieci usiadły pod drzewem. Nigdy go nie dogonimy, westchnął Jacek i wyciągnął z kieszeni herbatnika. Nagle zza drzewa wychyliła się głowa strusia. Zwierzak capnął ciastko i uciekł. Łapmy go, krzyknęła Basia i znów dzieci rzuciły się w pogoń. W pewnej chwili wbiegły za strusiem do jakiegoś ogrodu. Znaleźliście Bolka? Zawołała pani Jagoda. Gdzie był? W Australii, wysapał Jacek. Mogłam się tego domyśleć, pokiwała głową starsza pani. Już trzeci raz w tym tygodniu tam uciekł. Zadanie na dziś. Nagle za drzewa wychyliła się